Dzień dobry, dobry wieczór, cokolwiek jest pora, kiedy Państwo oglądacie ten odcinek. Miało być o wynikach wyborów. Niestety musimy się chwilkę z tym wstrzymać, bo w międzyczasie wyszło coś ciekawego. Mianowicie mamy obchody rocznicy 4 czerwca i na budynku Głównego Komitetu Obywatelskiego, Sztabu Głównego, czy Głównej Siedziby Komitetu, jakkolwiek będziemy to nazywali, Komitetu Obywatelskiego Solidarność na Fredry, odsłonięto tablicę. Rychło w czas 30 lat. O, ale to było to dziwne, fajne miejsce. Zacznijmy od krótkiej uwagi, to znaczy, że tablica znajduje się przy bramie, z której pracownicy komitetu nie korzystali. Wchodziło się tym drugim wejściem, które było widoczne. Natomiast no, tablica jest i bardzo fajnie, że jest i że upamiętnia. I od razu tutaj króciutka uwaga, to znaczy chciałem powiedzieć parę słów o tym odsłonięciu, które nastąpiło. Ja to przemontowałem, te wszystkie rzeczy, to znaczy nakręciłem to wszystko longiem, co tam się działo, bo najpierw były przemówienia, a potem odsłonięcia. Ja postanowiłem sobie zrobić dwie rzeczy, to znaczy pierwszą rzecz, to znaczy zacząłem od mięsa, czyli od odsłonięcia tablicy, co Państwo za chwileczkę zobaczycie. I potem pozwoliłem sobie z dość licznej grupy wystąpień przedstawić Państwu trzy sztuki, które moim zdaniem są ważne i istotne. Prosimy sygnalistów ze Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy o odegranie hejnału warszawskiego. Państwo, ceremonia uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Bardzo prosimy pana prezydenta do udziału w tej cząstce uroczystości. Bardzo prosimy panią przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy, pana Wojciecha Mazowieckiego, syna pierwszego premiera. Miło nam również zaprosić do udziału pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, który dołączył do uroczystości pana prezesa Naczelnej Izby Kontroli. Bardzo prosimy. Mamy zaszczyt prosić o zabranie głosu prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego. Dzień dobry Państwu. Historia Komitetu Obywatelskiego to tak naprawdę historia narodzin wolnej Polski. To historia Polski, a również historia Warszawy, z czego jestem szczególnie dumny. Spotykamy się tutaj w tym miejscu, żeby odsłonić tablicę na budynku, w którym był sztab ogólnokrajowy Komitetu Obywatelskiego, bo przecież wszyscy pamiętamy, że Komitet Obywatelski zamienił się w machinę wyborczą, która zapewniła wtedy Solidarności zwycięstwo. Co prawda, tak jak Państwo pamiętacie, brama była obok, ale budynek dokładnie ten. Ja dokładnie pamiętam te czasy, pamiętam ten niesamowity entuzjazm. Pracowałem wtedy w niespodziance jako młody chłopak i tak samo jak tutaj przede wszystkim rozdawaliśmy plakaty, albo sami je wieszaliśmy. No i pamiętam dokładnie tę atmosferę. W pewnym sensie święta, przede wszystkim solidarności nas wszystkich, wzajemnej życzliwości, no i oczekiwania na to, co się wydarzy. Pamiętam również, że musiałem dostać od Jana Lityńskiego specjalne usprawiedliwienie dla dyrektora szkoły imienia Mikołaja Reja, który jest tutaj pomiędzy akurat niespodzianką a tym sztabem.
narodziny wolnej Polski, rzecz absolutnie bez precedensu, czego nam zazdrościł cały świat. Od tego rozpoczął się upadek komunizmu w całej Europie i warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, że wtedy wszyscy byliśmy razem, że ci bohaterowie Komitetu Obywatelskiego to byli opozycjoniści, którzy później różnie potoczyły się ich losy. Ale byliśmy wtedy razem, bo walczyliśmy o wolną Polskę, mimo tego, że te wybory nie były w pełni wolne, jeżeli chodzi o Sejm. No, udało się coś absolutnie bez precedensu, o czym wszyscy wiemy, o czym możemy przeczytać w podręcznikach do historii. I tak jak powiedziałem, czego zazdrości nam cały świat. Ja ostatnio byłem w Europie kilka razy i wszyscy przypominają sobie, co działo się 30 lat temu. W związku z tym jestem szczególnie wzruszony, że możemy tę tablicę odsłonić. Bardzo się cieszę też, że jest na niej ten symboliczny gest zwycięstwa, który też wszyscy pamiętamy, kiedy Tadeusz Mazowiecki pokazał wiktorię w Sejmie. No i później potoczyły się już losy wolnej Polski, przemiany tak szybkie, których chyba nikt się nie spodziewał. I trzeba pamiętać o tym sukcesie, ale trzeba też pamiętać o tej nieprawdopodobnej atmosferze, choćby przed wszystkimi lokalami wyborczymi tutaj w Warszawie, gdzie staliśmy jako młodzi ludzie i udzielaliśmy porad, jak głosować, żeby wygrała Solidarność. To nasze święto, to święto całej Polski, ale to oczywiście święto Warszawy i bardzo się cieszę, że w tak symboliczny sposób możemy je uczcić. To Polski, ale los tej części Europy. To wielkie zwycięstwo Polaków. To wielkie zwycięstwo obywatelskie. Możemy być się pomagać. Ma zabranie głosu panią Imkę Słodkowską. Chciałam prosić, żebyśmy w minutę milczenia czcili pamięć tych wszystkich naszych przyjaciół, kolegów i koleżanek, które pracowały z nami tutaj na Fredry, a którzy z nami zarazem pracowali nie tylko na rzecz wyborów, ale na rzecz wolnej Polski. Przeczytam ich nazwiska. Barbara Tchórzewska, Dorota Wycielska, Barbara Rossmann, Anna Syska, Halina Szymula, Stefan Dębiński, Grzegorz Miśniewicz, Tomasz Karpiński, Edmund Brudnik-Piński, Michał Nawrocki, Tadeusz Węglarski, Piotr Amsterdamski, Władysław Kuźniewski, Andrzej Sieroszewski, Lucja Okulicz-Kozalny, Antoni Zambrowski, Wiesław Biernicki. Cześć ich pamięci. Jak już przechodzimy z minutą ciszy i z plakatami, to chciałbym powiedzieć, że 4 czerwca Fredry nie zamarło. To była druga tura wyborów, a Fredry stało się ten budynek, stał się komitetem wyborczym. Jana Józefa Lipskiego. Też warto go uczcić minutą pamięci. Wybory 4 czerwca to było wiele cudów. Do tych cudów należał pomysł fotografii z panią Wałęsą, nieprawdopodobna praca, jaką wykonał Remek Wielowiejski i Janusz Onyszkiewicz, którzy w niezwykle krótkim czasie doprowadzili do tego, że poszczególne regiony, które nie istniały, wyłoniły swoich kandydatów. To wyłonienie nie zawsze tak naprawdę było konsekwentne do końca, ponieważ Radomski Komitet de facto prowadził w czasie wyborów kampanię na rzecz konkurenta Jana Józefa. Jana Józefa popierała miejscowa Solidarność, nie rolników, tylko Związek Zawodowy Solidarność. Stąd druga kampania odbywała się właśnie stąd.
jak się mówi o tamtym czasie, jak się mówi o roli, którą odegrały komitety i o tym, co się stało, to często się mówi tak, że do wielkiej głowy, która zasiadła do okrągłego stołu i która wynegocjowała wszystko i która nie miała żadnego zaplecza społecznego, potwornie trudno było znaleźć nawet pojedyncze osoby do obsługi solidarnościowej strony okrągłego stołu, że wyrosło do stołów. Ale to jest mylne, nie wyrósł stołów. Po prostu głowa rozszerzyła się na wielki organizm, ponieważ te komitety obywatelskie, które wygrały wybory 4 czerwca, wkrótce potem stały się komitetami, które przygotowały wybory samorządowe, startowały w nich i stały się pierwszymi Polską samorządową. I tu w tym miejscu prośba do pana prezydenta. Dobra, z przyczyn technicznych, które nastąpiły w trakcie kręcenia, nie udało się nagrać całej prośby Wojtka Onyszkiewicza. A Wojtek prosił o to, żeby na Pałacyku Sobańskich, Aleje Ujazdowskiej 13, gdzie komitet przeniósł się w 90 roku z Fredry i tam była nowa siedziba komitetu do końca, praktycznie do końca jego działania, żeby też to upamiętnić. Jest to w tej chwili budynek prywatny, ale myślę, że tam jest szeroki chodnik i można byłoby jakiś kamyczek czy cokolwiek innego, że tak powiem, tam umieścić. Ale nie byłbym sobą, gdybym sobie nie pozwolił na złośliwości. I złośliwość jest taka, że najlepsi bohaterowie są bohaterami martwymi. I jak to można fajnie zobaczyć, że na tym przez prowadzącego, to znaczy, że tak naprawdę do odsłaniania zaproszeni są współcześni politycy, prezes Izby Kontroli, prezydent Warszawy, przewodnicząca Rady. Natomiast nie ma tych ludzi, którzy tam pracowali, pomimo że na tej imprezie byli obecni i zabierali głos. Jeszcze druga uwaga jest taka, która rzutuje na, tak powiem, na współczesne życie polityczne, mianowicie, że ci ludzie, którzy tam pracowali, to nie byli ludzie, których było widać na froncie, na pierwszych stronach gazet. Nie wszyscy, niektórzy tak. I oni zorganizowali w ciągu 2 miesięcy machinę wyborczą, która ad nihili, czyli z niczego, zbudowała strukturę, która była w stanie zapewnić wybór 99%, czyli 99 ze 100 mandatów senatorskich. Mieli na to 2 miesiące. No i na koniec trzeba powiedzieć, że ci ludzie żyją do dnia dzisiejszego. I tu jest wspólne zdjęcie tych, którzy byli na imprezie i pracowali w komitecie. To nie są wszyscy, aczkolwiek, bo na przykład rodzina Karwowskich się od wspólnego zdjęcia urwała. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i zapraszam do oglądania następnego odcinka.